Elektryczne hulajnogi i rowery po zimowej przerwie wróciły na ulice Poznania. Od tego miesiąca można je zaobserwować w specjalnie wydzielonych strefach Hop and Go. Na terenie miasta znajduje się ich ponad 260. Jak twierdzi czytelnik portalu epoznań.pl, specjalne strefy nie usunęły problemu. To jest jeszcze luz. Są momenty, że nie można przejść pieszo, a co dopiero z wózkiem. Obowiązek parkowania w Hop and Go dotyczy strefy płatnego parkowania. W przypadku pozostawienia hulajnogi czy roweru w innym miejscu, firma, do której należy pojazd, nadal pobiera opłatę za użytkowanie. Jak przekonuje zastępca dyrektora zarządu dróg miejskich do spraw przestrzeni publicznej, system się sprawdził. W tym obszarze nie ma porzuconych hulajnóg w różnych miejscach, tak jak to było wcześniej. Czyli ten cel został osiągnięty. Hulajnogi nie leżą na chodnikach, nie leżą na drogach rowerowych. ZDDM przyznaje, że system odpowiedzialny za lokalizację pojazdów nie wychwytywał dokładnego miejsca położenia hulajnóg, ale były to pojedyncze sytuacje. Te mankamenty, które pojawiły się w pierwszych dniach, były korygowane na bieżąco. Dzisiaj ja już takich sobie sytuacji nie przypominam. Jest to krok w dobrym kierunku. Twierdzi dr Jeremi Rychlewski z Politechniki Poznańskiej. Dodaje, że jeszcze nie wszyscy stosują się do stref parkowania Hop and Go. Widać jednak poprawę. Te pozostawione gdzie indziej nie blokują tak bardzo przejścia, jak to było dotychczas. Nie ma jeszcze oficjalnych statystyk mówiących o tym, jak działa system Hop and Go. Zarząd Dróg Miejskich i operatorzy pojazdów elektrycznych chcą pokazać specjalny raport w maju. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.